Witaj, Pawle. Cześć, witam. Razem spotykamy się na planie zdjęciowym do najnowszego premierowego teledysku Kasi Nowa w Piano Bar Fabryka Norwin. Oczywiście ty jesteś producentem danego teledysku. Powiedz przede wszystkim, co to jest za produkcja oraz jaką firmę reprezentujesz na co dzień? Z Essence Pino Media Production na co dzień. Najczęściej nagrywamy koncerty audio i wideo, a od czasu do czasu teledyski. I tutaj po produkcji płyty z Kasią Nową spróbujemy nakręcić fajny teledysk. A powiedz, skąd właśnie ten pomysł, aby właśnie nawiązać wspólną współpracę i stworzyć to niesamowite dzieło? Oczywiście jeszcze nasi widzowie oraz fani Kasi Nowy nie mieli okazji nawet przebitek, nawet tutaj parę sekund obejrzeć, jak będzie dana produkcja wyglądać, ale czy ty byś mógł zdradzić tajemnicę, w jakiej konwencji będzie dany teledysk nagrany oraz mniej więcej co my zobaczymy w nim, kto wystąpi w nim? Zbliżające się święto Walentynki podsunęło pomysł, żeby wykorzystać utwór Kochać z repertuaru Piotra Szczepanika. Znaleźliśmy wspaniałe miejsce o ciepłej atmosferze, fajnym fortepianie. Atmosfera będzie dosyć, uważam, ciepła, nastrajająca do randki. Pierwsze przebitki powinny się pojawić w przyszłym tygodniu na Instagramie Kasi. A powiedz, jak tobie na co dzień współpracuje się z naszą gwiazdą, z Kasią Nowa? Bo tak, z jednej strony każdy wie, że producent, no, na przykład producent filmowy, to zazwyczaj ten, co wykłada pieniądze. Natomiast jak to jest przy teledyskach? A jaka jest tutaj rola pomiędzy Kasią Nowa, a pomiędzy tobą jako producentem? Czy właśnie bycie producentem przy teledyskach to jest tak samo jak przy filmach, czy jednak jest tu spora różnica? Nie mam doświadczenia przy produkcjach filmowych jako reżyser czy producent, natomiast przy teledyskach ważne jest wyczucie dźwięków, wyczucie rytmu muzyki, nastroju muzyki i pod to starać się przedstawiać kadry z artystami. Kiedy dany teledysk ujrzy światło dzienne i powie, czy oprócz Kasi Nowa, czy w tym teledysku również wystąpią inne osoby? A wiem, że mamy tutaj cały zespół. Tak, wystąpią wspaniałe artystki, Ania Hajduk, Kasia Bliss i Kuba Kinsler, jako muzycy współpracujący z Kasią Nową, którzy zresztą nagrali wszystkie piosenki na nowej płycie Kasi. No, uważam, że zapowiada się bardzo obiecująco, wspaniałe nawiązanie do klasyki polskiej muzyki z lat 50. i 60. Czy to jest wasza pierwsza wspólna produkcja, czy już kolejna? Pierwsza wspólna produkcja. I ostatnie pytanie, gdzie można znaleźć informacje o twojej firmie, o twoich dotychczasowych produkcjach? W social mediach. Oczywiście mam na uwadze tutaj osoby zainteresowane, którzy chcieliby również skorzystać z twojej oferty usług. Tak, proszę szukać na Facebooku z S&P Media Production, a w pełnym wyrazie z Sound & Pictures Media Production.